To ja jeszcze w pogodnej porze dnia o elektrykach, o samochodach elektrycznych będę wam opowiadał. Kolejne firmy motoryzacyjne ogłaszają nie tylko swoje nowe elektryczne modele, ale także przestawiają tory produkcji na inne, zielone sposoby zasilania swoich pojazdów. Równocześnie zainteresowanie właśnie takimi autami według raportu 2024 Global Automotive Consumer Study w skali globalnej spada. Auf trend widać nawet w Polsce. W tym należy zatem doszukiwać się podłoża dla decyzji, którą ku zaskoczeniu ekspertów rynkowych zakomunikował Mercedes. Jak donosi Interia, Mercedes podczas niedawnej konferencji dla inwestorów poinformował o zmianie swojej głównej strategii. Dyrektor generalny koncernu podczas przemówienia dał jasno do zrozumienia, że zyski firmy w ostatnim kwartale 2023 nie spełniają zakładanych oczekiwań. Ola Kalenius wyjaśnił, że powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. gwałtowne zmniejszenie popytu na samochody elektryczne na starym kontynencie. Mimo bowiem wzrostu rok do roku w liczbie sprzedanych elektrycznych aut, europejski rynek samochodów bateryjnych wykazuje rozwój znacznie odbiegający od założeń producentów. Europejczycy zdawali się bowiem kupować auta na prąd, ponieważ byli skuszeni programami rządowych dopłat. Tyle, że dopłaty się skończyły, a popyt na niespalinowe samochody zamarł. Jak wyjaśnia Interia, analitycy prognozują, że w 2024 sprzedaż aut na prąd będzie pierwszy raz w historii niższa rok do roku. Przewidywania ekspertów pchnęły władze Mercedesa do podjęcia decyzji o korekcie celów rozważniejszego podejścia do kwestii nadchodzącej elektryfikacji. No nie oznacza to oczywiście, że Mercedes całkowicie porzuca auta elektryczne, niemniej nie zamierza jeszcze rezygnować z silników spalinowych. Co więcej, to właśnie na nich, jak podkreśla Interia, zostanie skupiona uwaga niemieckich inżynierów w najbliższym czasie. Celem jest zaktualizowanie oferty modelowej o pojazdy wyposażone w napędy hybrydowe, a zwłaszcza hybrydowe typu plug-in. Tylko w ten sposób Mercedes będzie w stanie udowodnić inwestorom, że jego strategia jest dynamiczna i dostosowuje się do warunków rynku. No cóż, to ja jednak jeszcze się wstrzymam, jeśli chodzi o samochody elektryczne i pozostanę przy spalinowym aucie. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo serdecznie dziś. Do 14:00 pięknie pogram jeszcze. Po 14:00 Wojtek Kuczyński, Krzysiek Marszewski, czyli ja. Mówi wam już do usłyszenia. Reklama. Meble Asko. Wągrowiec Janowiecka 94. Najnowsze kolekcje znanych producentów. Kuchnie na wymiar. Salon meblowy Asko. Wągrowiec Janowiecka 94. Autokasacja Motoparts. Wągrowiec Grunwaldzka 30. Najlepsze ceny. Przebijemy konkurencję. Telefon 793 586 565. Szukasz dobrej jakości i oszczędności? Sprawdź nową gazetkę i odkryj naprawdę niskie ceny. Tylko do 24 lutego. Bateria umywalkowa oszczędzająca wodę Start Loop za 179 oraz myjka ciśnieniowa K3 Kercher tylko za 439. Brico Marche. Tu zawsze masz taniej. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy obwodnicy Mogilna z warsztatem samochodowym na miejscu oferuje pełen zakres badań technicznych oraz ustawianie zbieżności kół i sprzedaż używanych części samochodowych. Już wkrótce dostępna będzie również usługa legalizacji tachografów. Filpol Mogilno. Telefon 606 412 386. Tylko w internetowym sklepie Lidla. Bestsellerowy Messier Cuisine Smart w wysublimowanym czarnym kolorze. Wszechstronny i elegancki. Messier Cuisine Smart Black Edition za 2499 zł. Lidl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Jak obniżać ceny, to regularnie i z fanfarami. Hit miesiąca w Netto. Tylko w marcu ręcznik papierowy Velvet Ultra Strong jedynie 14,99 za 3 rolki. Taniej o 35%. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 22,99. Takie hity tylko w Netto. Disney Plus przedstawia nowy serial oryginalny Shogun. Przenieś się do Japonii ery samurajów. Superprodukcja na podstawie prawdziwej historii i światowego bestsellera.
War is coming. Gra o władzę. Zderzenie kultur. Oglądaj teraz. Serial oryginalny Shogun. Tylko w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Brać albo nie brać. Brać DeVitum Forteca 2. Każdego dnia, na okrągło. Suplement diety DeVitum Forteca 2 to witaminy D i K rozpuszczone w oleju lnianym, dzięki czemu dobrze się wchłaniają. To małe, okrągłe kapsułki o wielkiej roli. Bo rolą witaminy D jest wspieranie odporności, a rolą witaminy K dbanie o zdrowe kości. DeVitum Forteca 2. Moc odporności i mocne kości. Od Oleofarm. Polecam. Magdalena Różczka. Agata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem. No, dlatego korzystamy. Teraz w Agacie wielka promocja. Wow, 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Agata, kupuj w sklepach i online. Po reklamie. Wasze Radio FM. Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Set me free.